Witajcie w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Drodzy opiekunowie, nauczyciele, melomani i wy, nasze drogie robaczki. Nawet nie wiecie, jak się cieszymy, wiedząc, że jesteście z nami. I możemy was zabrać po raz kolejny w wyjątkową podróż. Do tej pory odwiedziliśmy Niemcy, Francję, Włochy, Stany Zjednoczone, Afrykę, Austrię i te wszystkie podróże możecie zobaczyć na naszym kanale Edu Filharmonia na YouTubie. A dzisiaj gdzie lecimy? Ha! Na razie nie powiem. Na początku dla was zadanko. Przedstawię wam teraz naszą załogę. Ale nie zobaczycie ich, tylko usłyszycie dźwięki konkretnych instrumentów. I ciekawa jestem, czy rozpoznacie, co to są za instrumenty. Instrument numer jeden. To jest klarnet. Instrument numer dwa. To też jest klarnet. Instrument numer trzy. Wierzcie lub nie, ale to też jest klarnet. Instrument numer cztery. I tu niespodzianka, bo to jest czwarty klarnet. Załogę już znacie, więc lecimy. Proszę zapiąć pasy. Piloci gotowi do startu? Z tego co słyszę, to gotowi. A wy, drogie robaczki, gotowi? No to lecimy!
Izrael to państwo położone na Bliskim Wschodzie, a jego stolicą jest Jerozolima, jedno z najstarszych miast na świecie. Izrael jest 14 razy mniejszy od Polski. Kiedyś zaproponowano samemu Albertowi Einsteinowi, aby został prezydentem Izraela, ale ten z uwagi na żadne doświadczenie w polityce listownie, grzecznie odmówił. To właśnie w Izraelu można znaleźć lody o smaku hummusu, a nauczyciele, ucząc matematyki, dodawania, nie używają znaku plus. Zamiast tego używają odwróconej literki T. I właśnie tam znajduje się najniżej na Ziemi położony punkt. Jest to Morze Martwe, a właściwie jezioro. Jego stopień zasolenia jest tak wysoki, że zanurzenie się w nim jest prawie niemożliwe. Ja tu się rozgadałam, a my tu mamy mnóstwo muzyki do zagrania. Muzycy się dopominają. Zatem gramy, panowie! Dzisiejszy kwartet dęty to cztery klarnety, ale nie wszystkie są takie same. Ten klarnet jest najmniejszy. To klarnet piccolo w stroju S. Ale mamy też ten największy klarnet. To klarnet basowy. Klarnet, czyli instrument dęty drewniany, jest zbudowany z bardzo wielu części. Dlatego tutaj ja mam taki malutki pomysł, panie Krzysztofie. Czy my możemy go rozłożyć? Klarnet składa się z korpusu górnego, korpusu dolnego, czary głosowej, baryłki, ustnika, maszynki i strojka. Jak widzicie, klarnet składa się z bardzo wielu części i nie jest wcale takim prostym złożyć go z powrotem. Nasi muzycy robią to w okamgnieniu. Może nie w jednym okamgnieniu, ale na pewno bardzo szybko. Teraz sprawdzimy, ile dokładnie czasu im to zajmuje. Czas start! Na moje oko to się udało. Ale teraz sprawdźmy, czy ten klarnet został złożony poprawnie.
posługuje się głównie dwoma językami, arabskim i hebrajskim. Ale to właśnie hebrajski jako język żydowski uznawany jest za prawowity język Izraela. Dziś poznacie podstawowe zwroty w tym języku. Powtarzajcie za mną. Cześć! Shalom! Tak. Ken. Nie. Lo. Dziękuję. Toda. Ile? Kama. Nazwisko. Hashem. Co słychać? Manishma. Do widzenia. Lehitraot. Bardzo dobra robota. Język hebrajski zapisuje się w zupełnie innej formie niż litery w języku polskim. Litery w języku hebrajskim przypominają bardziej wyjątkowe, niesamowite znaki graficzne, które bardzo często pojawiają się w Izraelu na różnych budynkach. Ale teraz, jak już sobie pogadaliśmy, czas na trochę muzyki. Wsłuchajcie się uważnie, bo za chwilę dowiecie się, czego my w ogóle właściwie dziś słuchamy. Odgrywa bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym społeczności żydowskich na terenie Izraela. Izraelczycy uwielbiają śpiewać. Śpiewają wspólnie zawsze i wszędzie, podczas spotkań towarzyskich, świąt, uroczystości, podczas zakupów, a nawet wtedy, gdy się kłócą. Izraelska Orkiestra Filharmoniczna została założona z inicjatywy urodzonego w Polsce skrzypka Bronisława Hubermana i swój pierwszy koncert zagrała w Tel Awiwie w 1936 roku. Dzisiejszy repertuar to muzyka klezmerska, niegdyś związana z żydowskimi obrzędami religijnymi, z czasem stała się muzyką rozrywkową. Zawód klezmera dziedziczony był z pokolenia na pokolenie i muzycy uświetniali swoją grą uroczystości rodzinne, takie jak na przykład wesela. Zatem zapraszam do tańca! Thank you.
Jeśli chodzi o izraelską kuchnię, to pełno jest w niej warzyw i przypraw. Dziś podamy Wam przepis na bakłażanową pastę baba gadusz. Uwaga, dyktuję. 4 bakłażany. 3 łyżki oliwy. 4 ząbki czosnku. 2 łyżki soku z cytryny. 3 łyżki natki pietruszki. 2 łyżki oleju sezamowego. Szczypta soli. Szczypta pieprzu. Pieczemy bakłażana i blendujemy go ze wszystkimi innymi składnikami. I jak kiedyś najdzie Was ochota, aby zrobić taką bakłażanową pastę, koniecznie włączcie sobie do tego muzykę naszych klarnecistów. Gotuje się przy tym idealnie. Bardzo mi miło, że z nami dziś lecieliście. Teraz pozwolę sobie przedstawić naszą załogę. Pilot pierwszy, Krzysztof Krzyżewski. Pilot drugi, Piotr Wybraniec. Pilot trzeci, Krzysztof Baturo. I pilot czwarty, Bogusław Jakubowski. Jest nam niezmiernie miło, że ponownie wybraliście nasze linie lotnicze. Mamy nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Oglądajcie nas na naszym kanale YouTube Edu Filharmonia. Subskrybujcie, dajcie łapki w górę i pakujcie walizki, bo do zobaczenia już za tydzień. Cześć!